Hej, cześć, siemanko wam, z tej strony Łukasek, witam was w grze Minecraft, jest ze mną... Oban, Szczuban, Fyla, Lukan. Ała. Takie przywitanie chyba wystarczające jest, jak nie, to mi przykro. Jest ze mną Lukanowy, jest ze mną Matoshi, który patrzy się w podłogę i nie wiem, o co mu chodzi. Matoshi! Remtoshi! Przesuwam go. Chyba cię olał. Dobrze, że go nie posuwasz. I dzisiaj, kochani, wam pokażę nasz serwer, nasz własny serwer, który sobie postawiliśmy kolejny tak, żeby pograć kolejny raz w życiu naszym Minecraftowym. Znowu nam w życiu nie wyszło. No i tak, zostało... gramy sobie na shaderach, co prawda. Widzicie, że na shaderach, to na shaderach fajnie. Tutaj będzie taka fajna budowla robiona przez Lukana, to będzie jego dom. Tak w zasadzie tam w dali jest mój dom. Matos co prawda nie ma swojego domu, bo jeszcze nie zrobił, bo jest pojęciarzem. Bo jest bezdomny, ale mamy najwyżej. Mam nadzieję, że przynajmniej w ostrym sosie cię podadzą. No i lecimy sobie, zobaczmy sobie mój domek. Tak najpierw na początek. Tam mamy w ogóle farmę serwerową, choć ja sobie zrobiłem też własną, żeby mieć blisko jedzenia w razie co. I zrobiliśmy sobie taki domek. Tutaj mam takie coś, taki port. Fajny port. Port Royal. Tutaj mamy farmę. Fajna ta farma, nie? Też mi się podoba. Jeśli chodzi o farmę, no to mamy farmę. Taka ładna. Deszcz pada. Łapka w górę. Słyszymy pana Wiktora. Łapka w górę dla pana Wiktora. Łapka w górę dla pana Wiktora. No i wejdźmy sobie do domku, zobaczmy co tutaj mamy. Kocioł, taki w zasadzie zlew. Kosz na śmieci. Wchodzimy sobie do głównej części domu, mieszkania domu. No i mamy kominek, jakaś tam skrzynia. Ale mamy też górę, patrzcie. Wejdę sobie tu. Mamy skrzynię i tutaj jest sypialnia. Mogę was zaprosić, jak chcecie. Ja bym odmówił. Też bym odmówił. Tutaj jest mój taki magazyn, dwupoziomowy, co prawda. Skrzynie, bardzo dużo skrzyni, choć co prawda nie umiem sortować. Tutaj też skrzynie. Ale... I idziemy dalej do części... Do części tak jakby tutaj enchantowej i tak dalej. Zobaczmy sobie te, tam jest przetapiarka zarąbista, tutaj sobie wchodzimy. Mamy przetapiarki, jeden na zwykły piec, jeden na piec hutniczy, wiadomo piec hutniczy pod rudy. Aj. Rudy się żeni. A jeden piec pod przerabianie kamienia, takich rzeczy i tak dalej. Dobra, pierwsze drzwi, enchant room. Możemy sobie zenchantować, co tam chcemy. Tu nie mam lazurytu, bo tu chyba lazuryt wchodzi, tak, lazuryt, z tego co wiem, pamiętam. Wielka skrzynia na rudy. Ja wiem, że się rudy. Tam jakaś kopalnia, tutaj też druga kopalnia. I tyle w zasadzie. Kopalni wam nie będę pokazywał, bo to jest nudna część. Najnudniejsza część tego ale wszystkiego. Ale dzięki ostatnim aktualizacjom to nawet to wygląda, mam być szczery. Ładnie to wygląda. Ja się teraz stepnę szybko do Lukana. On tutaj... Na. Ładnie wszystko robi, dobrze niech robi, tylko ja stąd muszę wyjść. Gdzie jest wyjście? Nie ma wyjścia? Patrz, ja robię... Moje wyjście to jest albo teleport... O, Mateusz! Ej! Chodź tu zobacz tak na moją stronę. Spójrz tak na moją stronę i taki ten... Taki mem by był normalnie, że deszcz pada i on tak zamyślony. Chociaż jakby spojrzał w górę, to byłoby jeszcze fajniej. Dobra, nie bij go. Dobra, jeszcze będzie, że się, gdzie mnie prowadzisz? Do wyjścia. Leroy! Jenkins. Dobra, tak, jeszcze są niektóre elementy. Elementy są niektóre w trakcie pewnego swego rodzaju remontów oraz produkcji, ale główne elementy są już gotowe. Bo na przykład ten tunel, do którego zaraz wejdziemy, jeszcze jest w trakcie remontu, ale jako że ja śpię na razie na tak zwanej przestrzeni wspólnej,
to trzeba jednak, to jeszcze nie jest dokończone, bo granitu mi zabrakło i diorytu. I takie nasze skromne, bo to nie uważam to, tym bardziej, że jest niedokończone. I tak, zaczniemy od magazynu. Magazyn tutaj dopiero, jak będzie nam brakowało skrzynek, po prostu będziemy dokładać i opisywać. To miał Lukasek zrobić, o ile się nie ma, albo Mateusz, już nie pamiętam, bo ja tu wykonałem skrzynki. Tutaj jest taka przestrzeń wspólna typu sypialnia oraz ten. Ci, co nie mają, że tak powiem, jeszcze swojego domku, to tu śpią. Czyli ja, Matos i Pagu. To jest kopalnia, którą Matos z wielką chęcią kopie. Tylko, że póki co nic nie znalazł. Tego fajnego, ale to zważywszy, że to kopie pod powierzchnią, to... To raczej ale... nic nie znajdzie, bo to jest... Ale ładne widoczki są. No, tutaj bardzo ładne widoczki są. A teraz czas przejść do... Czekaj, użyjemy warpa, bo jesteśmy leniwymi pułami. I to jest takie nasze jakby miejsce do wydobycia oraz do tego. Ja akurat tutaj założyłem taką jakby swoją, nie wiem, nazwać warsztat, coś swego rodzaju hutę. Bo tu przetapiam rzeczy, które mi będą potrzebne do budowy mojego domu, czy właściwie to ma być wieża. Więc trochę zasobów wymaga. Wymaga. Ale to, ile diaksów żeśmy dokopali, to jest nasze. Dokładnie. A troszkę ich pokopaliśmy wczoraj. No i dzisiaj dwa staki. Ja mam sam. A to jest domek Paga. Nie wiem, czemu on stwierdził, że chce mieszkać pod ziemią, ale nie mi oceniać. Domek Pagu. No i co? Skromny, bo nie, on raczej jest... Gryfuje. Nie ma gryfowania, co ma być. Nie ma żadnego ała. Gryfowałeś. I tu generalnie jest tak jakby ten... Nie pierdolę. Teraz się tepnę do Mateusza, do Matosa, ja też. Do Matosi. I co on powie? Niech on coś powie. Ja po prostu tepam się do home. Kopać to do ogrzania jajeczek? Czekaj, dobra, to zaczynamy. Nie przywitałeś się. Nie muszę, dzień dobry. I tak kopiemy sobie, gramy sobie, uprawiamy farmę, Ewe Farnę. Alabama. Home Alabama, dokładnie. Ja się teraz znajduję w domku, prześpię się. Obama. I tym akcentem skończymy odcinek. Z tej strony był Lukasek, Matos oraz Lukan. Do zobaczenia w następnym.